Jedyny taki w Ojcowie, jedyny w całej Małopolsce. Pstrąg ojcowski to niezapomniane kulinarne doznania, do których chce się wracać. Nagrodzone dziedzictwem kulinarnym Małopolski jeszcze bardziej zachęca do odwiedzenia malowniczej hodowli w samym centrum Ojcowskiego Parku Narodowego. Pstrąg ojcowski, jak cała Małopolska, jest bardzo wyjątkowy. Tutaj ze względu na obszar Natury 2000, a także rezerwatu, w którym jesteśmy, pstrągi mają fantastyczne warunki do życia, więc smak tej rybki jest niepowtarzalny, jest bardzo delikatny, nasze rybki są soczyste. Same inaczej budują tkankę mięśniową ze względu na to, że mają świetne warunki do pływania i bardzo czystą wodę, co jest najważniejsze. To, co wyróżnia pstrąga ojcowskiego, to nieoczywisty i niepowtarzalny smak oraz jego bardzo ciekawa historia. Zaczęło się to 80 ponad lat temu, kiedy to księżna Ludwika Czartoryska założyła te stawy i od tamtej pory nieustająco hoduje się tutaj pstrągi. My z mamą jesteśmy od 6 lat i przejęłyśmy to gospodarstwo i kontynuujemy tą piękną tradycję. Zapytaliśmy jeszcze, jakie emocje towarzyszą tym, którzy odwiedzają pstrąga ojcowskiego i jak odbierają go turyści. Turyści bardzo lubią Ojcowski Park Narodowy. Teraz ta turystyka kulinarna bardzo się rozwinęła również, więc mamy dużo turystów zarówno celowych, którzy przyjeżdżają tylko na pstrąga i przy okazji odwiedzają Ojcowski Park, albo na odwrót. Przyjeżdżają do Ojcowa, tutaj pochodzić troszkę po naszych pięknych jaskiniach i zahaczają o nas, o nasze stawy, są ciekawi historii regionu i historii smaków, które można tutaj zjeść. Wybierając się do Małopolski, nie tylko warto odwiedzić najcenniejsze zabytki i ważne dla nas miejsca, ale również posmakować prawdziwego dziedzictwa.